Sprawdzimy, czy jest luźna sprężyna. Jest, możemy odkręcić. Amortyzatory z B3 4x4. Jaki mam pomysł? Przerobić je na amortyzatory sportowe. Na takie, które będą wyglądały mniej więcej w ten sposób. Wąska sprężyna. I będą miały regulację wysokości. Dlaczego? Dlatego, żebym mógł ten samochód przystosować do jazdy na asfalcie, czyli posadzić go bardzo nisko, albo jeżeli będę miał ochotę polatać po szutrach, to podnieść go. I teraz tak, zestaw amortyzatorów do takiego samochodu, do Audi Quattro B3, bo przypominam, od takiego auta właśnie jest zawieszenie, kosztuje minimum 3-3,5 tysiąca złotych i to amortyzatory bardzo kiepskiej jakości. Natomiast w tych samochodach były wkłady, czyli po odkręceniu tej nakrętki wyciągniemy amortyzator z tej obudowy, a tą obudowę będę w stanie przerobić, i za chwilę zobaczycie jak, na taką, która będzie miała pełną regulację wysokości. Na razie wygląda to kiepsko. By dobrać się do nakrętki, Grzesiek musi usunąć brud i rdzę. Sama obudowa Amorka jest jednak pancerna, a to ją właśnie Grzesiek zamierza uratować. I teraz zobaczcie. To jest amortyzator. Zostaje nam sama obudowa. I teraz obudowa wjedzie na tokarnię, zeszlifujemy ten spaw, ściągniemy podstawę sprężyny i będziemy mieli gołą rurę. Oczywiście te dwa uchwyty do łącznika stabilizatora będą obniżone. Dam krótszy łącznik stabilizatora, a rurę całą zagwintuję i wtedy rura będzie wyglądała dokładnie w ten sposób. Wytoczę dwie podkładki, które będą siedziskiem sprężyny. Górne mocowanie sprężyny też pójdzie nowe, równe. Sprężyna węższa. Właśnie dzwoni tokarz. Stasiu, zaraz będę już z amortyzatorami. No, hej. Węższa sprężyna. I co nam pozostaje? Pozostaje nam teraz zdobyć sportowy wkład amortyzatora. No i zobaczcie, amortyzatory sportowe o podwyższonej sile tłumienia za parę 239 zł. Potrzebuję dwie pary, czyli to jest niecałe 480 zł za komplet sprężyn sportowych. Około 600 zł, czyli mamy 1080 zł. Tokarz weźmie z materiałem około 2,5 stówy, czyli mamy 1330 zł. Swojej roboty nie liczę, bo zrobię je sam.